Siema. Elo, jedziemy dzisiaj znowu do Nowego Jorku i tak będziemy jeździć do tego Nowego Jorku co jakiś czas, przez parę jeszcze dni, bo tam jest co robić, ale zacząłem nagrywać dzisiaj z osiedla, ponieważ jest piękne słońce, jak widzicie, się odbija tu ode mnie i po prostu jest to bardzo piękny klimacik. Poranny spacer na pociąg. Pociąg jedzie troszeczkę ponad godzinę i 10 minut do Nowego Jorku, także bardzo dużo czasu mam codziennie. O, jaka furka, elo 320. Także dzisiaj będę montował, będę wykorzystywać ten czas, bo to są 2,5 godziny codziennie. O, gościu tam sobie ma też fajną furę. O nie, tylko nie mówcie, że to mój pociąg. Mój ma być o 8.11, elo. Na pewno będzie jeszcze jeden. Jestem umówiony z Łukaszem i Natalią dzisiaj jeszcze raz. Bo kto wie, ten wie, że wczoraj nie udało się nam popłynąć na statuę, a dzisiaj nam się uda. Życie na kopejku już się rozbudziło na dobre. Tak mi się wydaje. Tu jest główna ulica. I tam jest polski sklep Pierożek. Tak, tylko nie widać go. Jak się pójdzie na koniec stacji, to go widać ładnie. A dalej po lewej 200 metrów jest piekarnia. Też są takie delki, tylko że nie polskie, ale są z polskimi produktami. A ja czekam, jedziemy, elo. I jestem, kolejny dzień w Nowym Jorku. Jedziemy sobie tutaj z ziomeczkami. Właśnie sprawdzają Subwaya. Tak, tutaj. Elo. No to jest Łukasz. Siemano. Siemano. I Natalia. I ciśniemy Subwayem. Tak, musimy znaleźć najpierw A, bo coś tutaj chyba nie na ten wyszliśmy. Patrzcie, jest też taka opcja w Nowym Jorku, że są autobusy, które są za darmo i one przejeżdżają przez pewne punkty, na przykład takie jak nasz przystanek, czyli tam park, jak się nazywał park? Battery Park. Tak, tam jedziemy i na pewno przez inne takie strategiczne punkty i macie za darmo, one są czerwone i wyglądają takie, a później wyjdę, to wam pokażę. Tak właśnie wygląda ten autobus. My dzisiaj jesteśmy troszeczkę na bakier z tym czasem, bo mieliśmy bilety na 10 i generalnie jest 10 chyba 5. Nie powinno być, że tylko że ziomeczki dzisiaj mają samolot na Florydę z powrotem. Jeszcze raz przypominam, City Pass $129 możecie kupić na internecie i macie tak, dwa obserwatoria, te co było wczoraj i jeszcze jedno, na które pójdziemy. Dodatkowo macie jeszcze właśnie Statuę Wolności razem z promem. Do tego macie jeszcze dwa muzea, w tym muzeum 11 września i elo. To jest terminal, z którego się wypływa na Statuę Wolności. Ale gdzie, jak i co, to ja nie wiem jeszcze. Thanks man. Yes man. Yeah. With the carousel. Look to the left, through the trees. See the red brick? See. Through the trees. Jest nasz prom, ale jest w innym miejscu. To nieważne, jest 3 minuty, 3 minutki w parku Battery, jeśli dobrze mówię. Fajny widoczek, tam jest Wall Street. Tam możecie byka za jaja złapać. I o, odpłynęła nam, ale to nic. Odpłynął nam prom, ale to nic. Wczoraj
Była wielka kolejka. Dzisiaj jest chyba nie mniejsza. No ale widoczki jakie piękne, co? W tle. Pogoda dzisiaj drugi dzień funduje nam rewelacyjne warunki. Nowy Jork 2022. Statua Wolności. Jeden z chyba najbardziej rozpoznawalnych znaków Ameryki, Stanów Zjednoczonych. I jakbyśmy tak wzięli sobie i policzyli kasę z każdego turysty za bilet, to miasto robi naprawdę ładne pieniążki na tym wszystkim. Zanim przejdziemy do statuły, do jakiejś informacji, to idziemy właśnie jeszcze raz spojrzeć sobie na Manhattan, bo moim zdaniem to jest to najlepszy widok, jakikolwiek będzie można tutaj zobaczyć w Nowym Jorku. Oczywiście obserwatoria, a to jest w ogóle inna kategoria. I elo! To jesteśmy przy statule. No myślałem, że jest większa, ale i tak jest duża. Symbol wolności, tak? Ufundowany przez rząd francuski na stulecie właśnie uchwalenia demokracji tutaj w Stanach Zjednoczonych. I jej korona ma 7 takich holców, to symbolizuje 7 kontynentów. No i płomień, który ma niby ogrzewać ten świat i tak dalej, ale nie wiem, czy Ameryka się opiekuje światem bezinteresownie. Raczej chyba nie. Nie w mojej opinii. Siema. Siema. Elo. Widzieliście, Polacy tu są nawet. No. I co mogę wam powiedzieć? Bardzo fajnie tutaj jest, ponieważ na wielu filmach się ogląda, jak ludzie tymi łódkami tutaj po rzece Hudson pływają i tak dalej. A dzisiaj sam mogłem się przepłynąć, dzisiaj sam mogłem zobaczyć na własne oczy tą statuę, więc naprawdę robi wrażenie, naprawdę to bez dwóch zdań, fajna atrakcja. Sama statua ma wysokość 46,5 metra, a wysokość całkowita raz z tym piedestałem to chyba 93, nie chyba, tylko na pewno 230 ton wagi. Przez takich technicznych informacji. I jest, Natalia chyba mówiłaś, miałaś taką ciekawostkę, że jest wykonana z miedzi. Z miedzi, tak. No, także dużo pieniążków. Na tamte czasy kosztowała trochę ponad 130, tak? Tak, 102 tysiące. 102 tysiące dolców. No ale ciekawe, ile za tamte 102 tysiące dolców. Ile to teraz byłoby? Byłoby dzisiaj można, nie wiem, postawić bloków czy takich statu. Okej. Okay. Jedzie? No już je. Oto dla was specjalnie na bazy kanale. Statua Wolności. Tutaj napotkaliśmy ciekawostkę, która opowiada, wyjaśnia dlaczego statua jest zielona. A wracając troszeczkę wcześniej do tematu, to wspominałem, że statua jest wykonana z miedzi, tak? I miedź wystawiona na pracę tlenu powoduje właśnie zmianę koloru na zielony. I 30 lat zajęło statule osiągnięcie swojego koloru
Czyli wcześniej zielonego. Była po prostu miedziana. Nie? Była miedziana. Chciałbym ją zobaczyć. 229 ton, tak? No. Śmiejemy się tutaj, jak widzimy Francuzów, że przyjechali zabrać. No bo teraz wiecie, mieć w cenie, nie? Dobra. Moi mili, wracamy już z powrotem. No jeszcze chciałem raz wam pokazać ten cały widok na Manhattan, no bo po prostu jest genialny i wygląda jakby był wklejony. Słuchajcie, my już na stałym lądzie. Jest ekipa, jest, dobra. No i ja chcę iść teraz właśnie do muzeum 11 września. Kamil, mówię. No, coś bardzo, że przespałem, wiecie, teraz na łódce. Nie, o. No i Łukasz z Natalią idą jeszcze do Central Parku i zawijają się na Florydę. Także chciałem podziękować fajnie, za fajnie spędzony wczoraj dzień i w sumie dzisiaj południa. Bardzo fajnie, my też dziękujemy, tak. Było świetnie. Tak, czekajcie na materiały Łukasza. Jesteśmy, dobra, znowu, bo gimbal świruje. No, no to padajcie do Łukasza, sprawdzajcie Łukasza. Łukasz też ma osmo. Łukasz, możesz powiedzieć. No, wpadnijcie, jeżeli macie ochotę zobaczyć troszkę więcej Florydy. Zapraszamy do nas na kanał. Oglądajcie oczywiście bazę. Będzie baza już miał tutaj z Nowego Jorku sporo jeszcze materiałów, ciekawych miejsc będzie odwiedzał. Bardzo dziękujemy też za spotkanie i mile spędzony czas. Zawsze fajnie tak się z kimś nowym pozwiedza, trochę odwiedza te różne miejsca w Nowym Jorku i było fajnie, naprawdę fajnie, fajnie spędzony czas. Mam nadzieję, że z bazą kiedyś jeszcze w świecie się może gdzieś spotkamy. Może kiedyś baza będzie w Holandii, to nas odwiedzi, zobaczymy. No, także pozdrawiamy, a jeszcze nie kończę. Ale ma węża. O kurczę. To jest wąż. Ale wielki, co? Ty. No, musi być ciężki, zobaczcie. Kawał węża. No zrobiłbym sobie zdjęcie, ale to 10 dolców, to nie wiem, czy to się opłaca. 50 kilo. Taki snake. No, także jeszcze raz pozdrawiam się, ziomeczki i elo. Elo. No to zostałem sam. I na początek muszę odnaleźć klasycznie Starbucksa, żeby usiąść, sprawdzić sobie parę rzeczy, odsapnąć, bo naprawdę na tej łodzi przysypiałem wczoraj 36 tysięcy kroków, dzisiaj też już dobry start. No i lecimy do muzeum, pogadamy sobie o wydarzeniach z 11 września, każdy wie, nie trzeba mówić, co się wtedy stało, a na razie elo. Właśnie nastąpiła dupa Jasia, bo byłem w Starbucksie i się okazało, że muzeum jest otwarte, ale nie dzisiaj, dopiero będzie otwarte za 2 dni. Także no tam sobie zrobię odcinek z muzeum w kombinacji z jakimś innym odcinkiem. A teraz zabieram was na Greenpoint Yellow. No i w takim razie again. W parę wchodzimy. O kurde, zaparowały mi okulary. Idziemy na Wall Street znowu się przejść na metro. A tutaj cały czas ktoś pali śmieszne papierosy. Non stoper. Czeka mnie trochę przesiadek z Fulton Street na Wall Street. Gdzieś tam, a później gdzieś tam. Te stacje metra to są naprawdę bardzo duże, ogromne. Macie A, C, J, Z, 2, 3, 4, 5 i jeszcze coś innego. I to jest też tak zrobione, że to są piętra. Nie macie wszystkiego na jednym piętrze, od razu jeszcze są centra handlowe czasami. JZ AC 23, a my na dół, jeszcze na dół. Jeszcze na dół, do A. Policja z psami,
ale jakby co do śmieszne papierosy możecie mieć, bo to legalne. Elo, to lecimy. Lecimy z tematem, zobaczymy czy znajdziemy tu polskie restauracje, ale musimy, no bo słyszałem, że jest naprawdę dużo sklepów takich jak Biedronka nawet. Ale taka ciekawostka, bo Biedronka to chyba też nie polski sklep. Elo, Greenpoint Avenue. Zobaczcie od razu po wyjściu 100 metrów karczma. I tak mi się wydaje, że w sumie co druga osoba tutaj ma polską twarz. No nie wiem gdzie tu iść nawet. Też podobno Biedronka tu jest. I właśnie taka pani wychodziła z tego budynku. Mówię na pewno Polka, mówię dzień dobry od razu. I się tak zapytałem, co tu można zobaczyć ciekawego. No to pani powiedziała, że nie ma za bardzo. Ale w sumie wiecie, dla nas to są ciekawe takie rzeczy, nawet jak Biedronka. Czy po prostu jak te ulice wyglądają na Greenpointie, ale nie jest tu tak za czysto z tego co można zaobserwować. Ale jestem tylko w obrębie 200 metrów dopiero, a tyle śmieci już. Księgarnia Polska. Pączki Polmar. Paczki, sorry, już myślałem pączki. Chciałem wchodzić, żeby iść kupić pączka. A to jedynie paczkę mógłbym nadać. Normalnie tutaj słyszę polskie głosy bardzo często, a poza tym z twarzy rozpoznaję jeszcze częściej. Tak mi się wydaje, wiecie, my mamy takie rozpoznawalne twarze. Podobno Jackowa w Chicago już nie ma, ale jakby wziąć pod uwagę Jacków, no to Greenpoint jest drugim co do wielkości skupiskiem naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych. I przeszło 20 lat temu dzielnica uchodziła za bardzo niebezpieczną i ludzie nie chcieli tu przyjeżdżać. Tak jak teraz na przykład mówi się o Harlemie, ale też te zdania są podzielone. O tym Harlemie ja słyszałem, żeby nie jechać, czytam blogi, żeby jechać, więc pewnie pojadę. No, w tamtych czasach mieszkania tutaj były tanie i kto kupił, ten dzisiaj jest po prostu milionerem, można powiedzieć, bo może i takie duże mieszkania sięgają tu miliona. Ręki i głowy nie daje uciąć, coś tam czytałem i tam jakiś milion się pojawił w tekście. No i też właśnie dużo naszych rodaków kupiło tu mieszkanie, więc dzisiaj gdyby sprzedali, to pewnie bardzo dobre pieniądze na tym by mieli. Wszystko ma swoje dwie strony, no i szybki rozwój Nowego Jorku także pochłonął dzielnicę Greenpointu. No i koszty życia, bynajmniej wynajmu, bo on chyba tutaj ma największy wpływ na to, czy ludzie zostają w danym miejscu, czy nie. No to bardzo poszybowało to wszystko w górę, jeżeli mówimy o tych kosztach. I w ostatnich latach, czy tam na przestrzeni ostatnich lat, bardzo dużo naszych rodaków zdecydowało się chyba opuścić Greenpoint, ale no jak mówię, ja tutaj sobie przechodzę, to tak, tutaj ktoś ukada po polsku, tam ktoś coś, tu widać taką twarz, takie rysy, więc no nadal na pewno jest to kolebka Nowego Jorku, a w sumie tam gdzie ja mieszkam, na Kopegu, to też jest taka mała Polska, druga mała Polska. W ogóle zacznijmy od takiej rzeczy, dlaczego Greenpoint? No bo gdybyśmy cofnęli się w czasie bardzo, bardzo daleko, to znikają wszystkie te budynki, cały ten beton, tego nie ma, a w to miejsce widzimy łąki, pola, no i przede wszystkim żyzną glebę, dzięki której osadnicy, pierwsi osadnicy z Europy nadali nazwę Greenpoint. I tak to było. W XIX wieku zaczęto tu budować magazyny i fabryki, które wspierały jakby przemysł portowy po drugiej stronie rzeki.
czyli tam na Manhattanie. To, że było tutaj tak tanio i była robota, no to był to taki magnesik dla wszystkich emigrantów. No i my tutaj zdominowaliśmy to wszystko. No i Polacy przywieźli tutaj swoją kulturę. Pełno restauracji, pełno różnych sklepów polskich, różnych, różnorodnych. A jakby ktoś chciał więcej o tym Greenpoincie, to Cash miał taki odcinek i tam w ogóle jest taki gościu, co opowiada, co tu się działo tam 20 lat temu i tak dalej. Na pewno większość z was widziała ten film, a kto nie, to wejdźcie na vlog Cash'a i możecie sobie obejrzeć tam relacje, no po prostu gościa, który mieszka tu już od wielu, wielu lat. No to na razie wygrywa wszystko. Prawo jazdy, pączki i bilety lotnicze. Możecie sobie tu załatwić na Greenpoincie. Nie ma sprawy. Elo. Winyle. Ciekawe, czy polskie. A tak poza tym, to naprawdę fajna, miła dzielnica. Widać, że można sobie tutaj załatwić wszystko. To zna nasze polskie jedzenie, to wie, że może smacznie zjeść jak jakiś tam Amerykanin czy po prostu Hiszpan, powiedzmy, poznał naszą kuchnię, to wie, gdzie przyjechać, dobrze zjeść. Teraz pytanie za 100 punktów, no bo jeżeli Ameryka to kontynent, a kraj to Stany Zjednoczone, to nie można powiedzieć Amerykanin. To co? Stanów Zjednoczoniowiec? Także czekam na komentarz. O, gimbal mi szwakuje. Czekam na odpowiedzi w komentarzu. No siemaneczko, dziewczyny. Co tam? A tak, serio. No to nie wiem, gdzie jestem. Szedłem prosto przed siebie cały czas, aż doszedłem do takiego miejsca. A chciałbym sobie gdzieś tak właśnie pospacerować nad rzeką, ale widzę, że tutaj źle trafiłem. A Manhattan mamy tutaj, w sumie bliziutko. Po całym pobycie naprawdę będziemy mieli obraz na Nowy Jork z każdej strony, albo z większości fajniejszych tych rzeczy. Poznajecie tego gościa? Pewnie wiele osób możecie kojarzyć. Bo no pewnie u Cash'a albo u Matka gdzieś tam mignąłem. Patrzcie, jakie spotkanko. Nathan pokazał mi tutaj fajny spocik. Znowu ten gimbal. Zobaczcie, jaki kosmiczny widoczek tutaj mamy. Z widokiem na Manhattan. Ale jeszcze jak się zrobi ciemniej, to chyba będzie dopiero będzie efekt tego. Większy efekt. Tak. Tu masz trzy mosty, jest Williamsburg, zaraz masz Manhattan i tam kolejny. A tam Brooklyn. A to tam przejdziemy się specjalnie innego dnia. Tak, można zamówić na to piwko wypić. W ogóle fajny spocik tutaj. Mega fajny spocik na lato, na wieczór, żeby sobie tu przyjść pochillować na ławce. Kolega zakłada kanał. Jak wrzucisz? Ja od 5 miesięcy. Jak wrzucisz to ten? To cię tu podlinkujemy. To ci dam znać. Słuchajcie, klasycznie zapomniałem dograć końcówki, ale życzę wam zdrówka, bo to nie ma znaczenia. Jestem troszeczkę zmęczony, więc mogę gadać głupoty. Przede wszystkim zapraszam na kanał Łukasza, wszystko podlinkowane. I elo, 3-2-0, no zapraszam na jutro, nie wiem co już powiedzieć, bo jestem zmęczony, nagrywałem dzisiaj 2 odcinki, mam 35 tysięcy kroków i tak dalej, a muszę zrenderować odcinek, zrobić, także trzymajcie się, pozdrawiam, elo, 3-2-0.